występują. Moja desnuda tu alma, beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Cuando seas mía, kiedy będziesz moja, odcinek 56. Bueno, mire, lo que pasa es que... Mój mąż nie jest ojcem dziecka, którego się spodziewam. Perdón, pero si está pensando... Panie wybaczy, nie zajmuję się przerywaniem ciąży. No, no, no me malinterprete. Nie w tym rzecz. Proszę mnie wysłuchać. Esta situación es de lo más... Sprawa jest dość nietypowa. Y bueno, lo llamé porque no tengo... Ale nie miałam się do kogo zwrócić. Yo sé que es algo muy delicado y... Niełatwo mi to powiedzieć. No es nada fácil para mí proponérselo. Pero mire, quisiera que usted certificara... Chciałabym, aby poświadczył pan, że przeprowadził u mnie sztuczne zapłodnienie, że ojcem tego dziecka jest mój mąż. Por favor, tengo que salvar mi matrimonio. Proszę ocalić moje małżeństwo i to dziecko. ¿De qué está hablando, Berenice? O czym pani mówi? De que no quiero perder al bebé. Inaczej będę musiała usunąć ciążę. Yo entiendo su situación, Berenice. Pero lo que me está pidiendo... To, o co pani prosi, jest sprzeczne z etyką lekarską. I może zniszczyć moją karierę. Sí, lo sé. De veras, wiem, ale jestem zdesperowana. Estoy desesperada, doctor, ayúdeme. Proszę mire, mi pomóc. Estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de... Zrobię wszystko, żeby urodzić to dziecko. Que mi marido nunca me... Dziecko, którego mój mąż nigdy mi nie da. Yo nada más quiero saber una cosa. Cuando regreses voy a seguir... Czy kiedy wrócisz, nadal będę tylko twoją kochanką? Proces rozwodowy może potrwać parę miesięcy. Muszę więc jeszcze zaczekać. Raczej ja. Dowiem się, ile to potrwa. Ale kiedy otrzymam już orzeczenie sądowe, będziesz mogła powiedzieć o nas całemu światu. Weźmiemy ślub, zostaniesz moją żoną i urodzisz mi dziecko. Nie musimy z tym czekać. Yo puedo hablar con mi ginecólogo. Powiem ginekologowi, żeby usunął mi spiralkę. No, yo no quiero que nuestro matrimonio parezca... Nie chcę, aby ludzie myśleli, że pobraliśmy się tylko ze względu na ciążę. Quiero una boda normal. Nasz ślub ma być normalny, bez plotek i komentarzy. Además no hay prisa. Niech wszystko toczy się swoim biegiem, jak u każdej kochającej się pary. Tal y como sucede con una pareja que se ama. Entiéndame una cosa, por favor, doctor. Yo no quiero que vaya a decirle a mi marido... Nie musi pan mówić mojemu mężowi, że poddałam się zapłodnieniu. No le estoy pidiendo que mienta. Nie proszę pana o to. A o co? Bueno, lo único que necesito es que en algún momento... Żeby potwierdził pan tę wersję, jeśli ktoś kiedyś pana o to zapyta. Eso es todo lo que le pido. Piense nada más que en sus manos... Życie mojego dziecka zależy od pańskiej decyzji. A usted no le cuesta nada confirmar algo que de todas maneras iba a realizar, doctor. En cambio a mí me puede costar la vida de mi hijo, mi matrimonio, męża, a nawet życie. Hasta mi propia vida, doctor. Está bien. W porządku. Cuento conmigo. ¿Y cómo, doctor? Jak to załatwimy? No, por favor.
Estoy accediendo antes que nada por la criatura. Zgodziłem się tylko ze względu na dziecko. Pero tengo que advertirles. I nie chcę żadnych problemów. No, no, no. No se preocupe. No I nie będzie pan miał. Bueno. Entonces quisiera hablar con usted mañana para ponernos de acuerdo. Jutro uzgodnimy szczegóły. Dobrze. Por supuesto que sí. Doctor. Muchas gracias. Bardzo dziękujemy. Buenas noches. Dobranoc. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. ¿Puedes confiar en él? ¿Ufasz mu? Sí. Chyba tak. Supongo que sí. Hubiera sido mejor poder comprometerlo con algo. Szkoda, że nie mamy na niego żadnego haka. Por lo pronto lo tienes de tu lado. Tienes que llamar inmediatamente. Musisz natychmiast zadzwonić do Diego. Ay, mamá, ¿cómo se te ocurre que le voy a hablar ahorita? Tak nagle, żeby powiedzieć mu o ciąży? Es que se daría cuenta inmediatamente. Od razu zorientuje się, że zrobiłam to z premedytacją. No, ni de chiste. Lo tengo que manejar de otra manera. Muszę to inaczej załatwić. Nie mamy czasu na snucie planów. Twój ojciec siedzi w więzieniu. A ver, dame. Le voy a hablar a Zadzwonię do Diany. Berenice, ¿quién es el padre de tu hijo? Kto jest ojcem dziecka? Es el tipo ese que vive en el departamento de enfrente, Ten, ¿verdad? Który mieszka naprzeciwko? Contéstame. Odpowiedz. Ay, ¿para qué quieres saber, mamá? O co chcesz wiedzieć? ¿Es él? ¿On? Sí. Tak. Es él. El tipo del departamento de enfrente se llama Miguel. Sąsiad z naprzeciwka, Miguel. Ay. Bueno, me comunica con Diana, por favor. Poproszę z Dianą. No sabe si se va a tardar. Kiedy wróci? Nada más dígale que le llamó Berenice. Nie zadzwoni do Berenice. Que me urge hablar con ella. To pilne. Gracias. Dziękuję. Está con Miguel. Jest z Miguelem. ¿Y qué? ¿Ellos dos son novios? Są parą? ¿Tienen algo que ver? Łączy ich coś? No, espero que no. Mam nadzieję, że nie. Que no sea nada serio. Le aseguro, señor Sánchez Serrano, que hizo usted nie la mejor pan wybrać lepszego przewodnika. Lo voy a llevar a conocer hasta Pokażę el último rincón de la każdy najmniejszy zakątek regionu. En eso estamos, mi estimado Jeremías. En eso estamos. Porque no hay nadie que conozca Nikt mejor inny nie zna tej okolicy tak dobrze jak ja. Mam rację? Sí, sí, nadie te lo discute, Juan. Nikt to nie wątpi. Todas las fincas donde Doskonale se puede wiem, gdzie i kiedy można zdobyć kawę. Hasta un calendario de Mogę napisać panu terminy zbiorów y llevarlo con los encargados, i zawieźć go do właścicieli plantacji. No, hombre, si pregúntele aquí a Niech pan zapyta don Jeremiasa, jak mu się ze mną pracowało. Fue justamente Jeremy quien to właśnie on cię polecił. Otra vez. Y no va en balde la recomendación. I słusznie. Juancho Mejía, Juancho Mejía dba o przyjaciół. Y no nada más lo voy a llevar a conocer la zona cafetería. Przedstawię też panu parę blondynek z kręconymi włosami i wielkimi jasnymi oczami. Los ojitos claros, grandotes, así como takie jak gusta, pan lubi. Eso sí, sin que su I to w tajemnicy przed żoną. Juancho, pero Diego se separó de su esposa. Oni właśnie się rozstali. Uy, qué Nie cosas. Wiedziałem. No, pues yo no lo sabía. Pero no hay problema, hombre. Ale nic como straconego. Dicen por ahí. Jak to mówią? El amor es ciego. Miłość jest ślepa, małżeństwo przywraca wzrok. Pero usted no tuvo hijos con su mujer. Macie dzieci. O sí. Nie. No. No, pues de los males el menos peor. I dzięki Bogu, bo byłoby panu trudniej. Más duro, oiga. Pero ánimo, señor Sánchez Serrano, ánimo, que Głowa el mundo do góry. Sigue girando. Życie toczy się dalej. La vida sigue, señor Sánchez Serrano. Rozstanie z żoną jest jak reinkarnacja. Es como una reencarnación. Se separa de una y viene Jedna la odchodzi, otra. Druga przychodzi. Nueva mujer
nueva vida. Nueva kobieta, nowe życie. Oto moja dewiza. Y si usted me lo permite, señor Sánchez Serrano, ya que estamos aquí. Skoro pijemy już razem, proponuję wznieść toast. Porque pase su trago amargo del matrimonio. Za nowe życie. Y porque usted reencarne en una nueva vida. Oby poszczęściło się panu u Bogu lepszej kobiety. Salud. Na zdrowie. ¿Qué le faltó al muerto? Te amo desde el primer momento en que te vi. Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo. ¿Qué te pasa? Co ci jest? Nada. Nic. No me das caso. Estuviste muy nerviosa. Y no fue tu primera. Przecież to nie był twój pierwszy raz. Es que fue como mi primera. Nigdy nie kochałam się z takim mężczyzną jak ty. Nunca había estado con un hombre como tú. ¿Así? Czyli z jakim? ¿Cómo soy yo? ¿Cuántos tipos de hombre conoces? ¿Ilu mężczyzn miałaś? Solo tuve una relación en Inglaterra. Tylko jednego, w Anglii. Tuve un novio. ¿Y lo dejaste abandonado en Londres? ¿Y zostawiłaś go w Londynie? Nie. Él me abandonó a mí. To on mnie rzucił. Vino a la hacienda siguiéndome. Przyjechał za mną na haciendę. Quedó para siempre. I już tam został. Me tuve que regresar yo a Londres. Musiałam sama wracać do Londynu. ¿Y tú? A ty? Esta es la primera relación que he tenido. Jesteś pierwszą kobietą w moim życiu. Las demás no existen. Pozostałe nigdy nie istniały. Nunca existieron. Pero cuando fue la última vez. Kiedy ostatni raz? Te digo que esta es la primera relación. Powiedziałem, jesteś pierwszą kobietą. Tú eres la razón. Nadajesz sens mojemu życiu. Tú eres la razón de mi vida. Pero has estado enamorado. Musiałeś kogoś kochać. Pięknie było, ale się skończyło. Opowiedz mi o tym swoim Angliku. Mówią, że zaginął w trójkącie bermudzkim. Pływał po trójkącie? Wariat. Miejscowi nazywają tak część regionu kabowego. Así le llaman porque dicen que en cuanto kiedy raz tam się znajdziesz, już nie wyjedziesz. Podobno Jeremy zakochał się w jakiejś dziewczynie z plantacji. Widzimy się jutro? Przyjaźni się z Diegiem. Jeremy, me escuchaste? Słyszałeś? Sí, mañana Diego. Jutro. Pensé que ya te habías acostado. Lo estaba esperando. Myślałem, że już śpisz. Czekałam na ciebie. Mire, me sacó de su cuarto a golpes. Wyrzucił mnie z pokoju. Le gustan mis nuevos moretones. Podobają ci się moje nowe siniaki. Le gustan, Jeremy! Pero está enfermo. To chory człowiek. ¿Qué le pasa? Co się z nim dzieje? Pues que ya no puede comer nada porque nie może jeść, bo wszystko szkodzi mu na wątrobę. Puede ser el hígado. Przez ten alkohol. Yo le dije que algún día. Wiedziałam, że tak będzie. Pero ¿qué haces con ese revólver, Matilde? Po co ci rewolwer? Es un revólver, es una pistola. To pistolet. Lo que sea, pero nieważne. ¿Para qué haces con ella? Po co ci on?
protegerme. Mi broni mnie. Como loco. Y piensa que wuj twierdzi, że to przeze mnie jest chory. Que es su enfermedad. Masz. W jego rękach może być niebezpieczny. Mówią, że to diabelskie narzędzie. Podobno wielu zginęło podczas czyszczenia broni. Nie chcę, żeby wujek się zranił. Zostaw to, nie zabawka. Czy telefonie? Pan Muñoz, pan Muñoz? No, no, no me diga. Naprawdę? Wow, qué maravilla, de verdad. To wspaniale. Ay, ¿y qué hago? Me voy para allá con usted. Mam przyjść? No, no se preocupe. Yo lo voy a tapizar toda la ciudad con sus enciclopedias. Całe miasto będzie miało pańskie encyklopedie. No, muchas gracias. Dziękuję. Tenemos trabajo, mamá. Ya me dieron trabajo. Mnie. Ay, ay, qué bueno, hija. Pała boku. Dios, ¿ves? Mówiłam ci, że wszystko się ułoży. Modlitwa pomaga. Muszę się przebrać. Do panienki Diany. Już ją proszę. Cześć. ¿Cómo amaneciste? Feliz. Jak się czujesz? Maravillosamente feliz. Jestem szczęśliwa. Aunque me hable, no me hable, pero mimo, że babcia ochrzaniła mnie za spóźnienie. Porozmawiam z nią. Ay, anoche no pude dormir. Nie mogłem zasnąć. Całą noc myślałem o tobie. A ja o tobie. Dziś rano zapytałem samego siebie, jaki sens ma ten dzień bez niej. Postanowiłem więc zobaczyć się z tobą. No i jestem. I dobrze. Bo nie potrafię żyć bez ciebie. Kocham cię. Ja ciebie też. Dzień dobry. Me dijeron que me llamaste, pero es que llegué. Nie zadzwoniłam do ciebie, bo wróciłam późno w nocy. Necesito hablar contigo. Musimy porozmawiać. A solas. Na osobności. No te molesta, ¿verdad? No, claro. Nie gniewasz się? Ale skąd? Voy a estar en Będę w gabinecie. Sí, mi amor. Hola. Buenos días. Buenos días. Gracias. Wejdź. Mire, 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 le traje toda la información. Przyniosłam te dokumenty. Los números, las cifras, estas, no jakieś liczby, a to pewnie nazwiska osób, które otrzymały pieniądze. Pero la verdad no entiendo nada. Nic z tego nie rozumiem. Vamos a ver, siéntate. Usiądź. A ver. Pues no sé, espero que sirva de algo. Mam nadzieję, że się przydadzą. Por supuesto. Na pewno. A ver. Sí, sí, claro. Aquí está lo que buscamos. Tego właśnie szukaliśmy. Sí, aquí está. ¿Qué? Que estoy esperando un hijo de Spodziewam Diego. Się dziecka Diego. No, 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 espérate. Nie rozumiem. ¿Cómo? Es que no entiendo. ¿Cómo le hiciste? Jak tego dokonałaś? Ay, Diana. Mira, fue una estupidez. Pamiętasz, ¿te acuerdas jak que poszliśmy Diego do kliniki clínica, sztucznego zapłodnienia? Inseminación artificial. Sí, sí, pues claro, si yo fui la que te Sama cię na to namawiała. Dije que lo hicieras. Pues a Diego le sacaron una Diego muestra. Diego podał próbkę. Pero ustedes decidieron. Ale zrezygnowaliście no, z zabiegu. Fue Diego el que lo decidió y decidió por los dos. Zadecydował za nas oboje. Sí, yo sé que fue la mayor estupidez. Wiem, że zrobiłam straszne głupstwo. Ale cóż, stało się. Ya lo hice. La única disculpa Jedyne, co mnie tłumaczy, to fakt, że byliśmy wtedy razem.
Y yo todavía tenía la ilusión de... Miałam nadzieję, że jeśli... ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? Który to tydzień? Un poco más de un mes. ¿Cuándo decidiste hacerte el tratamiento? Kiedy zdecydowała się na zabieg? De que lo de Diego y dowiedziałam się o Diego i Elenie. Es que me volví loca. Padłam w rozpacz. Supe que Diego me iba a dejar. Wiedziałam, że mnie zostawi. No lo pude resistir. Poszłam do kliniki, poprosiłam o wykonanie zabiegu. Fue ir a buscar al médico y pedirle que me hiciera el tratamiento. ¿Y luego? ¿Y co dalej? Como estaban las muestras y Diego había dicho nasienie que estaba było, de acuerdo. Zgoda Diego również. El médico me dijo que no powiedziano era muy seguro mi, że za pierwszym razem raczej nie zajdę. Y regresaste. No. I znów tam poszłaś. No pensé mucho y me di cuenta que no zrozumiałam, tenía że to nie ma sensu. Que si Diego se iba że Diego i tak mnie porzuci. Me sentí una estúpida por haberlo intentado. Było mi strasznie głupio. Jamás regresé. Ale sądziłam, że nic się nie stało. Luego me fui de viaje. Podczas wyjazdu nie dostałam okresu, więc udałam się do lekarza, a on potwierdził moje obawy. Jestem w ciąży. To jakieś szaleństwo. Nie mam pojęcia, co robić. Co mi radzisz? Es que mira, no quiero que Diego se sienta presionado. Nie chcę, aby Diego pomyślał, że szantażuje no go dzieckiem. Que piense que lo estoy chantajeando. Ay, por favor, Berenice. Nie pleć głupstw. No digas esas cosas. No quiero que se lo digas. Nie mów. No quiero que Diego nie chcę, sepa żeby que estoy się embarazada. Dowiedział. Hasta estoy pensando que tal vez lo mejor se... Będzie lepiej, jak usunę tę ciążę. ¿Cómo se te ocurre? ¿Zwariowałaś? No, Berenice. Tú estás esperando. Spodziewasz się wymarzonego i długo oczekiwanego potomka rodu Sánchez Zambrano. Ha sido el sueño de mi familia durante muchos años. Ni yo ni la abuela te vamos a permitir. Ani babcia nie pozwolimy ci na aborcję. Es que todo el mundo se va a enterar. Wszyscy dowiedzą się, co zrobiłam. Diego, lo vas a ver, yo me voy a morir de la vergüenza, Diana. Todavía quieres a Diego. Nadal kochasz Diego? Sabes que sí. Wiesz, że tak. Estoy muy dolida, no te lo voy a negar. Bardzo mnie zranił, ale brakuje Diego mi go. Me hace mucha falta. Lo amo. Eso era lo que yo quería escuchar. To chciałam usłyszeć. ¿Qué estás pensando? O czym ty myślisz? No, nada. Mira, nieważne. Descansa. Idź i odpocznij. Que es la mejor noticia que to naprawdę wspaniała wiadomość. ¿Se lo vas a decir a Diego? Powiesz Diego. El papá del niño se tiene que enterar. Ojciec dziecka musi wiedzieć. Ay, por favor. No quiero que piense que lo quiero presionar. Dile opowiedz las cosas mu, tal como sucedieron y que él decida. Niech sam podejmie decyzję. Obiecuję. Diana, tengo que decirte algo más. Jeszcze coś. Algo que debes de saber por mí. Wolę, żebyś dowiedziała się ode mnie. Pero primero, tylko proszę cię, nikomu ani słowa. Me vas a tener que prometer que esto va a quedar entre tú y yo, Diana. Te lo prometo. Przyrzekam. Mi papá está en la cárcel. Mój ojciec siedzi w więzieniu. Lo acusaron por fraude y za defraudację. No tenemos ni un centavo para pagarle al abogado. Ay, Berenice. Przykro mi. Lo siento mucho. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? No, jak mogę ci por pomóc? Favor, no me hagas sentir peor. Nie obrażaj mnie. Yo jamás mnie. Podría aceptar ni nie un centavo de parte tuya. Nie mogłabym przyjąć od ciebie pieniędzy. Pero bueno, tenía que decírtelo para nie chciałam, que żeby ktoś przedstawił ci sytuację w fałszywym świetle. Lo de mi padre no tiene absolutamente sprawa nada taty nie ma związku z ciążą. No, no tenías que hacer la aclaración. Nigdy byśmy tak nosotros nie pomyśleli. Nunca pensaríamos algo así de tu parte. Y esto sí, por favor. Prométeme proszę que no cię, se lo vas a decir a Diego. Diego. Para mí es to dla mnie muy bardzo importante. Ważne. No te preocupes. Oczywiście. Dime cosa más. Diego está en la hacienda. Jest teraz sam i przeklina Palomę. Le va a encantar saber lo del na pewno ucieszy się na wieść o dziecku. Bueno, ya me tengo que ir. Gracias. Muszę już iść. Dziękuję. No te preocupes. Wszystko się ułoży. Gracias. ¿Ya se fue? Sí. ¿Już wyszła? ¿Y de qué hablaron? ¿Co ci powiedziała? De que está embarazada. Że jest w ciąży. Elena Olivares. Elena Olivares, pożyczki, premia, odprawa. Liquidación. ¿Qué pasa? O co chodzi? Pues que aquí está la partida. El cheque jest wpis, czek wystawiono, no movimiento bancario, ale pieniądze nie wyszły. Nie zrealizowała go. ¿Cobró la liquidación? Nie wzięła odprawy?
Aquí están todos los datos. Mam tu wszystkie dane. Numer czeku, pozycję. Ale ta kwota wciąż jest na koncie. Fabian twierdził, że zażądała też dodatkowych pieniędzy. Po co, skoro ich nie wzięła? Są dwie możliwości. Nadal nosi ze sobą czek, co byłoby dość dziwne. Albo czek wystawiono, ale nigdy go nie dostała. Conociendo a Fabián, los segundos lo factibles. Znając Fabiana, stawiam na tę drugą. ¿Qué podemos hacer para saber dónde está el cheque? Jak dowiemy się, gdzie jest ten czek? Ella debió haber firmado una póliza. Powinna była podpisać jakieś pokwitowanie. Para la empresa. Oye, y a ver, los 200.000 pesos que supuestamente Fabián powiedział, że dał jej 200.000 pesos za zniknięcie z życia Diego. Aquí están las cifras. Y el único jedyna wypłata dla Eleny Olivares to jej odprawa. Ay. Mira, mira, mira. Chwileczkę. Aquí aparece un cheque por wystawiono czek na sumę 200 000 na nazwisko Rafaela Pereza. Tato, prawa ręka Fabiana. 200 000 peso? Pero no aparece. Nie napisano za co. Uy. Si quieres saber mi opinión, moim zdaniem Elena nic od nich nie dostała. Pero eso ale trzeba tego dowieść. O sea, que todavía tenemos que... To znaczy, że musisz znowu odwiedzić Lombana. Przy okazji oddasz mu to. Zrobię ksero na wypadek, gdyby postanowili sfałszować dane. Jak widać, są zdolni do wszystkiego. Zaraz wracam. A ty también te sorprende, ¿verdad? Zdziwiłeś się? I jest de tu hermano? Z twoim bratem? Bueno, oczywiście. Myślałem, że się rozeszli. To się stało wcześniej, ale dopiero teraz się dowiedziała. Muszę jechać na haciendę. Chętnie zabiorę się z tobą. Nie chcę, żebyś podróżowała sama. Zostań. Muszę porozmawiać z nim w cztery oczy. Jak chcesz. Ale przynajmniej zarezerwuję ci bilet. Zawieź cię na lotnisko? Powiem babci. Bienvenida a la familia editorial, Elena. Witamy w rodzinie gracias. Wydawniczej. Dziękuję. Bueno, ¿cuándo empiezo a trabajar? Kiedy mam zacząć? Od zaraz. Pero antes tiene que tomar un pequeño curso. Ale najpierw para, musi pani przejść kurs praktyczny. Jasne. Pozna pani nasze systemy kredytowania oraz wszystko, co pomoże pani w pracy. Miranda! Mire, aquí en su portafolio tiene, por ejemplo, to dla pani. Walizka z katalogiem i encyklopedią oraz lista klientów. Y este es el listado de clientes. Son los compradores. Czyli kupców potencjalnych. Sería bueno que usted agregara byłoby dobrze, gdyby wpisała na nią pani nazwiska znajomych gerentes, i przyjaciół. Amigos importantes. ¿Y cuánto dura el curso? Ile trwa kurs? El curso? Sí, el que me tienen que dar. No ten dla mnie. Ah, es muy rápido. Dura una mañana nada más. Jedno przedpołudnie. No, ma pani samochód? No, tuve que vender. Nie. ¿Por qué? Czemu pan pyta? No, por nada, simple curiosidad. Z ciekawości. De hecho, yo pensé que ustedes myślałam, że dostanę służbowe. No. Bueno, no por el momento. Pero na razie nie. Cumpla sus metas de ale jeśli osiągnie pani dobre wyniki, sam pomogę pani wybrać jakieś auto. Nosotros les damos muchas staramy się wspierać pracowników. I... Esas facilidades no incluyen zaliczkę. Elena, tiene usted dos minutos de trabajar dopiero con nosotros. Co pani no se le hace un poco rápido nie para wcześnie, pedir un adelanto. Prosić o zaliczkę? ¿Por qué no mejor aprovecha proszę el tiempo ten y va tomando czas na kurs. Miranda. Sí, señor. Lleva a la señorita. Zaprowadź panią do sali narad. Miranda. Con permiso, sí. Margarita, ¿cómo está, señorita Daniela? Dzień dobry, pani. Daniela. Mam na imię Daniela.
¿No ha habido algo nuevo? ¿Wydarzyło się pues coś? No, nada especial. Nic ciekawego. Elena, ¿qué? ¿Nos ha comunicado? ¿Dzwoniła Elena? No, para nada. Nie. ¿Segura, Margarita? ¿Na pewno? Sí, claro, segura. Ta. No ha llamado. Oye, ¿y está en su oficina? ¿Pan Lombana u siebie? Sí, sí está. Tak. Daniela. Danielo. Eso sí. ¿Un gusto, permiso? Sí, para el rato. ¿Tú quieres? Bye. A sus órdenes, licenciado. Me enteré que mi prima Daniela está pidiendo... Słyszałem, że Daniela zażądała poufnych danych. Yo no se la puedo negar, señor. Nie mogę ya mi odmówić. Ya se lo expliqué a don Juan Francisco. Sí, hombre, ya sé que no se lo puede Wiem. Negar. Lo que quiero es que no Proszę le tylko, żeby nada, niczego nada, jej pan nie wydawał, dopóki nie wrócę do firmy. Czy to jasne? Supuesto, licenciado. Oczywiście. ¿Para cuándo estará usted por aquí? Kiedy pan będzie? Estoy saliendo rumbo al aeropuerto. Zaraz jadę na lotnisko. A mi casa, po przyjeździe zajrzę najpierw do domu. To wszystko. Buenas tardes. Dzień dobry. Aquí le traigo la información. Oddaję dokumentację. Y es que ahora quiero pedirle otro favorcito. Necesito Tym razem potrzebuję pokwitowania odbioru odprawy podpisanego przez Elenę Olivares. Discúlpeme, señorita Daniela, pero... Przykro mi, ale nie mogę niczego pani wydać. Me acaba de llamar su primo Fabián para darme esa orden. Pan Fabián wydał mi właśnie takie polecenie. Wszystkie pytania proszę kierować do niego osobiście. Entiéndame, por favor. Rozumie mnie pani? Sí, claro, lo tak. Entiendo. Este lugar parece secta en lugar de to empresa. To secta, nie firma. Margarita. Sí, necesito que me comuniquen Połącz mnie z domem Fabiana w Miami. A la casa de mi primo Fabián en Miami, por favor. De aquí no me voy hasta no tener... Nie wyjdę bez tego pokwitowania. Ya me voy. Idę. ¿Cuándo piensas regresar? Kiedy wrócisz? ¿Vas a regresar? Jeśli w ogóle. Desde luego que voy a regresar. Oczywiście, że wrócę. Si puedo mañana mismo. Najpóźniej za kilka dni. El chofer lo está esperando, señor. Kierowca już czeka. Gracias, bueno, ¿de parte de quién? Kto mówi? Lo busca la señorita Daniela Sánchez. Pani Daniela Sánchez Zambrano. Powiedz, że już wyszedłem. Mirela acaba de salir para el aeropuerto. Pojechał już na lotnisko. Sí, de nada. Hasta luego. Do widzenia. ¿Dónde piensas dormir esta noche? Gdzie się zatrzymasz? No sé, tal vez en un hotel. Pewnie w hotelu. Yo te aviso de todas maneras. Dam ci znać. Y tú tranquila, todo Wszystko będzie dobrze. Nos vemos. Pa. Te voy a estar esperando. Będę czekać. Ah, sí. Buenas tardes, Josefina, ¿cómo te va? Buenas tardes, señora Berenice. Co za niespodzianka. ¡Qué milagro, pase! Proszę. Gracias. Vaya, resucitaste. Zmartwychwstałaś. Sí, resucité. Owszem. Estás muy ocupada, ¿no? Widzę, że jesteś zajęta. Qué bonito. Gracias. Ładnie. Tendrás un minutito para platicar. ¿Masz chwilę? Tengo algo muy Muszę ci coś powiedzieć. Sí, claro, cuéntame. Mów. Ay, Bárbara. Pues resulta que estoy embarazada. Jestem w ciąży. ¿Cómo? Co? Que estoy esperando un hijo de Spodziewam się dziecka Diego. Es maravilloso. Jakim cudem? ¿Y cómo lo lograron? Inseminación artificial. Sztuczne zapłodnienie. Wspominałeś mi ci o Como tym. No podían tener hijos, mieli kłopoty, więc udali się do specjalisty. A Diego, le sacaron una Diego oddał próbkę nasienia, a ona ją wykorzystała. A escondidas de Diego. Za jego plecami była zdesperowana. Pragnęła go jakoś zatrzymać. Wiesz, ile przy nim wycierpiała. Pero esa no es la manera adecuada de hacer las cosas, tak się nie Diana. Robi.
Perdóname, pero eso es demasiado. Abuela. ¿Qué abuela ni qué abuela? Esa no es la nie manera. Nie robi się takich rzeczy. Todo esto me está dando muy mal espina. W ogóle cała ta sprawa wydaje mi się podejrzana. Najpierw pyta la Torre o warunki rozwodu, a potem oznajmia nam, że jest w ciąży. Y ahora viene a salir con que está embarazada. No, espérame. Si tú crees que Berenice lo está haciendo. Jeśli uważasz, że robi to, aby odzyskać Diego, to się mylisz. Primero, que se embarazó cuando ella y Diego zaszła w ciążę, gdy byli jeszcze razem. A po drugie, nie chce, aby on się dowiedział. Akurat. Mira, Berenice estaba tan avergonzada. Była tak zawstydzona, że chciała zrobić coś strasznego. Estaba pensando no tener al niño. Chciała usunąć tę ciążę. Dios mío, eso ni pensarlo. Esa mujer está loca. Pero cómo está eso? Dlaczego nie chce, żeby Diego się dowiedział? Simplemente no quiero que se entere y que vaya a pensar que estoy buscando. Mógłby pomyśleć, że usiłuje odzyskać go na dziecko. Aunque lo amo y lo extraño. Kocham go i tęsknię. Nunca le voy a perdonar lo que me hizo. Ale nie wybaczę mu zdrady. Pero de todas formas él se va a dar cuenta. I tak się dowie. A no ser que no quieras tener al. Chyba, że nie chcesz tego dziecka. No, no, lo voy a tener. Urodzę je, me tenga que choćby musiała wyjechać za granicę. ¿De verdad no lo piensas perdonar? ¿A co ty byś zrobiła? ¿Tú qué harías en mi caso? Pues yo francamente pues nunca le perdonaría. Ja też nie wybaczyłabym mężowi, gdyby próbował mnie rzucić i to za moimi plecami. Eso es precisamente lo que está tratando. Od jego właśnie to robi. Te quiere hacer un lado sin darte la cara. Boi się stawić ci czoło. Buenas tardes. Disculpe. Dzień dobry. La señora Bárbara Castrejón. Pani Bárbara Castrejón. Sí, permita. Señora, la buscan. Do pani. ¿En qué le puedo servir? Słucham. Con permiso. Señora Bárbara Castrejón. Pani Bárbara Castrejón de Sánchez Serrano. Vengo a notificarle que se ha levantado. Mam dla pani kopię wniosku złożoną w sądzie cywilnym. ¿Me puede firmar de recibo? Może pani podpisać? Demanda. Demanda. Jaki wniosek? Es una demanda de divorcio establecida por el señor Fabián Sánchez Serrano. Przedstawiony przez pana Fabiana Sánchez Serrano. Llego en el vuelo de las 5 de la tarde, Aurelio. Przylecę tym o 5. Wyjedźcie po mnie. ¿A qué hora crees que llegue? O której może wrócić? Bueno, entonces me imagino que voy a llegar antes que. Myślę, że będę wcześniej. Nos vemos más tarde. Do zobaczenia. Dice Aurelio que está montando una comercializadora. Aurelio mówi, że Diego codziennie wraca późnym wieczorem. Ale jeszcze dzisiaj z nim porozmawiam. Hoy mismo tengo que hablar con él. Pues nada más te advierto una cosa, Diana. Tylko nie naciskaj na niego. No quiero que Diego nie chcę, żeby wrócił do Berenice z litości. Ay, abuela. Yo estoy segura de que hay algo turbio en todo. Coś mi tu nie gra. Confía en mí y confía en mí. Zaufaj mi. Si hay alguien que quiere y merece estar con Diego. Jeśli ktoś, kto zasługuje na Diego, to właśnie ona. Señorita, aquí tiene sus cosas. Pani rzeczy. Con permiso. Nos vamos. Idziemy? Sí, vámonos. Te llamo en cuanto llegue. Zadzwonię do ciebie po przyjeździe. Bueno, mija, ten mucho cuidado con lo que zastanów się dobrze, co mu powiesz i uważaj na siebie. Te lo prometo. Obiecuję. Que tengas buen viaje. Szczęśliwej podróży. Llamar a Juan Francisco, a ver poproszę si Juana Francisco, żeby przysłał mi służbowy samochód. Bueno, pues necesito salir y el chofer no. Muszę wyjść, a kierowca nie pojawił się w pracy. Jeśli pani pozwoli, odwiozę Dianę na lotnisko. Y me encantaría ocupar la plaza vacante. Ay, no sea ocurrente, niech pan nie żartuje. ¿Estás hablando en serio? Mówisz poważnie? Bueno, pues de todas maneras traigo tu i tak muszę odstawić twój tengo samochód. Tengo que regresar a dejarlo y de verdad, naprawdę chętnie pani pomogę. De verdad me encantaría poderle servir. Ay, muchas gracias, Miguel. Bardzo panu dziękuję. Muchas gracias.
Mija, definitivamente es encantador. Uroczy mężczyzna. Lo que te digo, abuela. Mówiłam Mires ci. Más atento conmigo Troszczy que cualquiera de mis nietos. Abuela, necesito hablar contigo. Musimy Así porozmawiać. Es. Czekam w gabinecie. Ahora, ¿qué le pasa? A tej, co się stało? No vayas a decir nada, Daniel. Nie mów jej, bo jeszcze zadzwoni do Diego i nastawi go przeciwko Berenice. Es capaz de decirle que el hijo no es de él. Powie mu pewnie, że to nie jego dziecko. ¿Por qué las cosas Dlaczego en esta familia rodzinie? Tienen que ser así? Nic nie może być normalnie. Yo te prometo que cumplo con decirle Obiecuję, że nie będę naciskać na Diego. No lo voy a presionar. Nie chcę tylko, żeby Daniela wtrąciła swoje trzy grosze, zanim on podejmie decyzję. Bueno, mija. Dobrze. Przeklęty tchórz, uspokój się. Na pewno można to jakoś wyjaśnić. Jasne, że można. Drań zażądał rozwodu. Oto całe wyjaśnienie. Możliwe, że... Przeklęty Łajda. Uspokój się. Nie chcę. Proszę cię. Zostaw mnie sam. Nie mogę. Wytłumaczę ci to. Zostaw mnie samą. Déjame en paz, déjame. ¡Que te largues! ¡Vich, no estoy diciendo que te largues! ¡Vinoja! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Za niecały rok stanę na czele firmy. Wtedy się pobierzemy. Casarnos? Naprawdę? Quiero tener un hijo contigo. Chcę mieć z sobą dziecko. Así que nuestros hijos van a ser los Nasze dzieci będą jedynymi spadkobiercami fortuny. Que no te quiero perder. Nie mogłabym żyć bez ciebie. Te amo, Fabio. Kocham cię. Ja ciebie też. A ver, mija, ¿qué pasó? Co się stało? ¿A qué están jugando? Co próbujecie ukryć? Pero de qué hablas? O czym ty Fabián mówisz? Dio la orden en el cafetario. Fabián zabronił pracownikom udzielać mi jakichkolwiek informacji. Abuela, tú sabes que mi filosofía es la paz. Jestem pacyfistką, ale kiedy się wkurzam, nie ręczę za siebie. Y yo no voy a permitir que estén jugando. Nie pozwolę tak ze mną pogrywać. Andale, siéntate, mija. Chwileczkę, usiądź. Opowiedz mi wszystko po kolei. Co chcesz wziąć z firmy? Pokwitowanie. Pokwitowanie, po co? Powiem wam, kiedy je dostanę. Przekaż Fabianowi, żeby ze mną nie zadzierał, bo inaczej wykorzystam swoją pozycję w Radzie Nadzorczej. Musi wydać mi ten dokument. Nic nie rozumiem. Czyje to pokwitowanie i po co ci ono? Dobrze, pomówię z nim. Dziś przylatuję ze Stanów. Będzie lepiej, jak sama się z nim rozmówię. Uważam, że nie powinnaś. Załatwmy tę sprawę jak należy. Ja z nim porozmawiam. Nie pozwolę, żebyś zepsuła mu pierwszy dzień w domu. Sama mu powiem. Bárbara.
¡Bárbara! ¡Bárbara! Wersja polska TVN. Tekst Marta Śliwińska. Czytał Mirosław Utta. Quisiera ser el aire que respiras. Quisiera ser el rizo de tu pelo. Quisiera ser tu séptimo sentido. Quisiera ser un voltio en tu bombillo y prender el alba y amasar la noche y salir contigo disfrazado de horizonte. Quisiera que me hablaras cuando callas, o al menos ser el nudo en tu garganta. Quisiera ser la silla que te aguanta, tu zapacón.